Witajcie serdecznie na kanale Zrób to sam. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić taką bransoletkę z drobnych koralików. Idealny pomysł na lato, jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do tego filmiku. Będzie nam potrzebny kawałek nitki długości 140 cm. Oprócz tego drobne koraliki. Moje koraliki są w kolorze złotym, oczywiście możecie wybrać swój ulubiony kolor. Oprócz koralików jeszcze mamy złote zamknięcie. I bardzo, bardzo cienką igłę, tak cienką, żeby bez problemu przeszła przez koraliki. I zaczynamy od nawleczenia nitki na igłę. Igła powinna znajdować się na środku nitki. I nawlokłam już pierwszy koralik i zawiązałam, dowiązałam do nitki na supełek. Teraz od tego koralika w stronę igły nawlokłam kolejne koraliki. Około 52 centymetry koralików. Tutaj mamy końcówkę. I w ten sposób mamy dwa sznurki koralików długości 52 centymetry. I na środku robimy węzeł. To jest taka pętelka. I teraz przekładamy jedną końcówkę na prawo i mocno trzymamy na środku. Wygląda troszeczkę jak precelek. Bierzemy drugą końcówkę i przekładamy przez prawą stronę precelka, przez prawe oczko. I tutaj widzicie, jest taki kawałek, pod którym przekładamy końcówkę. I zaciskamy. Nie wygląda to teraz najlepiej, ale po ułożeniu i zaciśnięciu będzie wyglądało dużo lepiej. Tak wygląda nasz węzełek. Możemy poćwiczyć na wstążce. Czyli najpierw pętelka. Potem przekładamy drugą końcówkę w tę stronę i mamy gdyby kokardkę albo precelek. Drugą końcówkę przekładamy przez prawe oczko i pod pierwszą końcówką. Jest dużo prostsze niż się wydaje. Na wstążce nie wygląda tak dobrze jak na sznurku koralików. Teraz te końcówki zawiązujemy i dowiązujemy zamknięcie. I odcinamy. Druga część zamknięcia. Na końcu ma malutkie kółeczko. Kółeczko da się rozgiąć. I przymocowujemy mniej więcej na środku.
i zaciskamy. Tak wygląda gotowa bransoletka. Wydaje mi się, że jest idealna jako dodatek na lato. Możemy zrobić ją w różnych kolorach, wybrać nasz ulubiony kolor albo dobrać kolor do jakiegoś ubrania, tak żeby pasowało.